Czeremchy kwitnące kołyszą się sennie jak paszki na łące. Przy ścieżce no co, idziemy tam na czeremchy na razie w gnoju. Ziemia. A tam on na paszki. Jako kartony nie ma? On na paszki nie do kowryra wyklepi mnie, a tam a, tak, tak. I si, ja idę karton? Jeśli tylko tam takich kilka podstawowych zasad przestrzegasz, to będziesz miał żyzną ziemię i będzie ci rosło. Myśmy jak się wprowadzili do nas na początku, to był ugór. Ugór o taki, tak, takie, tutaj taki byle jaki, nie? Ja robiłam na początku te z płatów perzu, który mi tam facet przyjechał, ciągnik im odkleił, wiesz? Wybierałam płaty perzu i takie składałam na przykładaniec. Nie miałam, właściwie nie miałam praktycznie nic. Miałam trochę pokrzyw, które ścinałam i placki krowie, które zbierałam po łąkach. I to na to dałam, trochę przykryłam ziemią i też mi wyrosło, wiesz, bardzo ładnie. No teraz już robię bardziej fachowo, bo teraz mam swój gnój, mam swoje owce, kury. To już robi bardziej fachowo. Ale jak kopałam ziemię w ogródku, jak teraz tam słupy stawiałam, to na początku miałam piasek, w tej chwili mam tyle próchnicy po 15 latach. Kartony po co? Kartony, żeby zadusić pesz. Tutaj na przykład nie wybieraliśmy w ogóle peżu, wiesz? Ja u siebie kartonów nie daję, bo ja już nie mam peżu. Ale tutaj daliśmy taki nabój, a tam to jest właściwie sam wał z peżu, nie? Bo tak to będzie rósł po prostu. No, a tak to się tylko tam przydusi, zadusi. Troszkę wyrośnie, ale łatwo będzie wyrwać wtedy już. Ale on met rien sur le carton. On met rien sur le carton là. Ben ici. Oui, mais. Tu sais. Oui, mais. Oui, mais ici on voit le carton. Oui, on met. Viens de ce côté-là et tu verras. Je te dis pas le contraire. Oui. Tak, chodzi o to, żeby przykryć te, które tutaj widać. Z tej strony, ja to nie. No, a ty nie. Tak. Sebastian, dobrze ci idzie? Dobrze. Dziękuję. Jesteś urodzony chłop od gnoju. Zawsze się zastanawiałem, co chciałbym być w życiu. No my we Francji to nazywają brunatne złoto. Do czego jestem stworzony? Nikt nie słyszał o permakulturze jeszcze. Po prostu coś musiałam robić z tą ziemią. Ja też musiałam sobie ten kawał perzu, który miałam jako ogród, przysposobić, nie? I ponieważ wiedziałam, że się kompostuje, bo to jednak już ludzie znają, jak się robi kompost, to pomyślałam, po co ja mam kompost wodzić gdzieś tam z daleka, więc zrobię sobie kompost na miejscu i obsadzę. Super. No i później się okazało, że to się nazywa wały permakulturowe i że jestem taka, wiesz, do przodu strasznie. Że nie wiem co. A ja to sobie wymyśliłam, żeby życie ułatwić. Dokładnie, super. A i część ta, gdzie już dawniej bywały, gdzie ziemia płaska, my też zupełnie. Z tym, że już teraz ziemia jest taka fajna, wiesz, przerobiona, że albo ich tym przelatywałam tymi super widłami, albo tymi widłami, które Piotruś ma, takimi zagiętymi, wiesz, wystarczy ciap. No wzruszyć. Kiedyś to były widły, wiesz, u nas używane do obornika, tak jakoś. Taki kopacz to się nazywało, ja właśnie też od dziecka znam. Kopacz. A, kopacz, no. Ja patrzę, że tu Piotruś sobie wyszkoli, wiesz, ludzi, którzy mają już zdolności w sobie. Tak. Będą fachmani niedługo. Jeśli będzie. Tutaj trzeba to ubijać też nogami, tak? Trzeba, tak? Tak. Piotruś to trzeczotkę tańczy na tych wyzmach. Tańczy? Co tańczy? Co? Co tańczy? Trzeczotkę. Trzeczotka? Tak. Trzeczotka to wiesz, to jest... A taki taniec z przytupami, no. A, bo to jest w drewnie są takie te swoje. Wiesz co, daj stąd mi, ja to wyciągnę. W tą stronę będzie... A tu już nie trzeba, wiesz? Tutaj do tak. Oui, mais będzie jeden. Będzie jeszcze, wiesz? Jeden, nie ma która. To mówi cykl, tak?
przyszłe. Jakie to cieplutko, ściągaj buty i chodź. Chyba jest cztery teczki. No naprawdę. Ja sobie mazłem w nocy, sobie. I pourquoi personne travaille à porter la terre de la boîte? A wał służy? To jest, to ja już mówiłam, wał jest jak zaczyn wprowadzony do ciasta, wiesz? Ponieważ jeśli mamy słabą ziemię, musimy przede wszystkim ożywić i wprowadzić życie do niej. Bakterie, różne mikroorganizmy, różne takie drobne zwierzę żyjątka, aż do dżownic i różnych innych więcej. I to, co się w lesie tworzy naturalnie przez dziesiątki lat, nawet setki. Humus się tam też jest. Tak, humus to my tutaj robimy. I perma znaczy wieczny, więc to ma być długo. Jeśli będą ją dobrze ściółkowali później, na przykład z skoszoną trawą, czym się da, różnymi resztkami organicznymi, nawet troszkę gnoju można po powierzchni podrzucić liśćmi, to już ta gleba tutaj będzie żyzna i praktycznie już nie trzeba będzie przez lata zakładać takiego wału. Musisz w domu to zrobić. Bo ziemia to jest minerał, piasek to jest minerał i sole mineralne są w piasku zgromadzone. Roślina wydziela kwasy i gazy korzeniami, które to rozkładają, zresztą bakterie też przychodzą, rozkładają to do iłów i gliny. Szczątki organiczne, które tam dżownicy zakupują, wiążą się z tymi iłami i tworzą gruzełki, czyli to, co jest najbardziej poszukiwane. Taki pakiet żywności dla rośliny uwięziony w tym. I roślina wtedy sama sobie wybiera. To nawet podlewanie gnojówkami na różne wieku, tego nie da. Co żyzna ziemia, gdzie ona sobie sama może wybrać to, co chce. Także że to powinno starczyć na bardzo dużo lat. Później czasami ewentualnie, jeśli to, bo to opadnie, jeśli widzimy, że ziemia ciągle jest słaba, chociaż oni tutaj mają całkiem niezłą ziemię, też nie rośnie w słabej ziemi. No tak. Całkiem niezłą ziemię mają. To dorzucamy po prostu, to tak? Może, to nie, to się robi obok zaraz. Tu. Aha. I wtedy to, czy tego się nie rusza? I wtedy to po jakichś 7-8 latach można zużyć do przykrycia. A nowa jest dookoła, tak? A nowa jest obok. Tuż, ale myślę, że to nawet może tutaj nie być potrzebne. Mais non, c'est que demande ce que c'est la dernière brouette de Chindon. On mówi, żebyś tędy pojechał. A on va voir, ça va dépendre. Piotruś jeszcze mówi, że nie jest pewny. Dobra, tu będziemy gdzie indziej ten pesz składali. Przepraszam cię, warzywa korzeniami nie dojdą do tego peżu, tak? W pewnym momencie dojdą. W pewnym momencie, ale już on będzie na tyle rozłożony, że mogą przejść. Tak. Zresztą tu jest bardzo dużo dobrej ziemi w tych korzeniach. To. A tutaj sobie robimy fantazję, taką kopułę. Mogliśmy na pół podzielić przykrycie. I teraz tak, słuchajcie kochani, kto tam stoi, nic nie robi, troszeczkę to słomą przykryć. Jak nie będzie pesz, to już złożymy gdzie indziej, no już trudno, gdzieś tam z boku. Bo już tego bardzo dużo jest, ja się boję, że będzie za dużo. I ja teraz, ponieważ mam buty, to będę to udeptać. Kto chce połazić po tym? No to chodź. Ja mam odpowiednią wagę przynajmniej do tego. Ale będzie tam wam ciepło. I co, kogle? Dzikie tańce. Jako wiosce barkowo. Tak. Tak samo będzie pod tym skąd pozwolił. Tak. Grubo. A tak płacie ciepło, jak będzie. O tak, to dobra warstwa. Czemu te same są tylko dookoła, nie ma ich na... Bo tutaj daję słomy. Zobaczymy, co my mam na co dzień. Tam się trzęsiemy. Co tam jeszcze nie wierzy, bo nie spoźni za tym. Wiesz, bo mogę cię do siekiery potrzebować. Czy jeden pali? To na drugi rok już nie można zasadzić na tym samym. Można sadzić powolnie, można sadzić przez kilkadziesiąt lat. Pod warunkiem, że się będzie przykrywało ziemię, zwłaszcza na zimę. I w tym czasie jak tutaj rosną warzywa, między warzywami będzie się ściółkowało. Liśćmi. Ale czemu? Dlatego, żeby nie były wymywane składniki pokarmowe, żeby zwierzątkom i bakteriom, które żyją w glebie, było cieplutko i przyjemnie, żeby nam nie wymarzły, żeby deszcz nie wypłukał,
i żeby robaczki nam powciągały, bo jak zobaczycie kiedyś, jak będziecie mieli dżownicę, ja mam nadzieję, że to zobaczymy jeszcze w tym roku, że będą wciągały. My przykryliśmy taką warstwą liści nasze grządki. Na wiosnę jak zgrabiałam, to było tyle. A reszta była powciągana do ziemi przez dżownicę. A odchody dżownicy to jest najlepszy nawóz, jaki może być. I wtedy one za nas to robią, nie? My już nie musimy pracować, one za nas to robią. My im tylko dostarczamy tutaj pokarmu po wierzchu. I dlatego to się nazywa permakultura. Perma to znaczy, że coś jest wieczne. Czyli jak już raz to rozrobimy, to jeśli będziemy o nią dobrze dbać, to już na tym miejscu nie musimy zakładać. Możemy założyć obok. Ewentualnie jak chcemy jeszcze, bo ziemia jest bardzo słaba, tej próchnicy jednak jeszcze by się więcej przydało, to po 7-8 latach możemy sobie drugą tutaj zrobić. Mniejszą jakąś taką, nie? Ale dłużej nie musimy. Nie, nie będę.